Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Słuchajcie, stało się, w końcu się doczekaliśmy właśnie informacji na temat premiery F1 2021. No naprawdę, słuchajcie, nie mogliśmy się już doczekać, także zobaczmy razem trailer i później kilka informacji. Stop them from signing you. Anything for our star driver. Here we go! Ackerman's going for it! Down the inside of the hairpin! Oh, this can't work! It takes a brave man to admit he can't compete anymore. Sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want respect, you give respect! That's how it works! No dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że obejrzeliście właśnie tą wejścióweczkę, jeżeli chodzi o nową wersję tutaj F1 u nas. No i zobaczmy, słuchajcie, 16 lipca to jest właśnie data premiery F1 2021, na którą oczywiście już nie możemy się doczekać. Słuchajcie, no wersja zakupiona, zobaczymy, czy Deluxe Edition zaproponuje nam coś naprawdę ciekawego. Tak jak zauważyliście, no cena naprawdę poszybowała do góry, można powiedzieć. Duża różnica, jeżeli chodzi o poprzednią wersję, wypuszczoną oczywiście przez Codemastersów. No tutaj mamy do czynienia z ciekawym połączeniem, no bo tak jak wiecie, Electronic Arts wykupiło już Codemastersa. No i słuchajcie, no mamy F1 2021, której producentem jest Codemasters, natomiast wydawcą jest już Electronic Arts. No, miejmy nadzieję, że nie tylko to miało wpływ na cenę właśnie F1 2021. Słuchajcie, tak jak pamiętacie z 2020, no, można powiedzieć, ma naprawdę bardzo fajny tryb, czyli mój zespół, my team. To było coś, co naprawdę fajnie zaskoczyło, fajnie zatrybiło. W coś, co wszyscy naprawdę tutaj jeżdżący w F1-kach, którzy lubią symulatory wyścigowe, oczywiście znaleźli właśnie coś dla siebie. Natomiast co proponuje nam F1 2021? Nie będę was tutaj zanudzał wszystkimi informacjami, które oczywiście na pewno zdążyliście sobie już na pewno przeczytać, zapoznać się na innych stronach. Natomiast słuchajcie, najważniejsza sprawa. Droga do sławy, czyli ekscytujący tryb fabularny. To będzie miało miejsce właśnie w F1 2021. No niestety duże podejrzenia, że to przede wszystkim spowodowało, że naprawdę wymagania systemowe będą wysokie. Nie ma co tutaj ukrywać, jeżeli minimalne, słuchajcie, to jest oczywiście no tutaj polecany, czyli GTX 950, no żeby mieć tutaj Ray Tracing, oczywiście GeForce RTX 2060, to jest naprawdę potężna grafa, więc no miejmy nadzieję, że samą tutaj symulację wyścigu, że to nie będzie miało wpływu, natomiast no oczywiście ten wątek fabularny musiało coś pociągnąć do góry, więc oczywiście jeżeli chodzi o zalecane wymagania, no to jest oczywiście GTX 1660 Ti, ewentualnie oczywiście RTX 3070, no i zobaczymy, słuchajcie, jak tak naprawdę będzie to wyglądało. No już te GTX 16 ramową powinny sobie z tą wersją dać radę. Niestety po trailerze, tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie tutaj już ocenić, czy jak będzie wyglądała ta gra, jak to będzie wszystko przebiegało, jak będzie wyglądał wyścig i tak dalej. O
Oczywiście na to wszystko musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Miejmy nadzieję, że w którymś momencie wypadnie po prostu jeszcze jakaś dodatkowa sekwencja tutaj trailerów, które pokażą nam oczywiście jak ta gra wygląda w środku. No mamy troszeczkę niedosyt, duży niedosyt nawet można powiedzieć, jeżeli chodzi o przedstawienie tak naprawdę tutaj wersji F1 2021, bo jest to po prostu wejściówka, która opowiada o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, ale nie na tym, na czym oczywiście nam najbardziej zależy, czyli jak będzie wyglądała specyfikacja tutaj, jeżeli chodzi o grafikę torów, grafikę bolidów i to wszystko. Na to musimy poczekać. No dobrze, słuchajcie, nie będę już dłużej przedłużał, słuchajcie, czekamy z utęsknieniem na premierę F1 2021. No, tak jak wspomniałem wcześniej, słuchajcie, wersja deluxe zakupiona, czekamy tylko aż po prostu ktoś tutaj odpali ten czarodziejski przycisk i miejmy nadzieję, słuchajcie, że już 15 lipca, gdzieś w godzinach między 20 a 24 będziemy mogli cieszyć się i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście z wielką nadzieją, patrząc na to, że no, komputery, grafiki, które gdzieś tam mamy w tej chwili, no poradzą sobie w miarę z tą wersją, że nie będzie trzeba tutaj zmieniać sprzętu na naprawdę już kosmiczne komputery RTX 3070. To już jest naprawdę grafa, która bez problemu sobie radzi z wieloma propozycjami, które już w tym roku oczywiście się pokazały, no ale dla nas najważniejsza premiera F1 2021 już 16 lipca. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się, do zobaczenia oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Dark Owen. No i już nie mogę się doczekać, słuchajcie, rozgrzewajcie pedały, rozgrzewajcie kierownicę, sprawdzajcie kable, żeby to wszystko było gotowe, żebyśmy mogli naprawdę wystartować. Pokazała F1 2020, że można, naprawdę można. Jest wiele naszej tutaj społeczności, która oczywiście próbuję swoich sił w zmaganiach na torach tutaj Formuły 1. No oczywiście wiadomo, będą nowe samochody, są nowe oczywiście tutaj nazwy samochodów, będą nowe tory. No i zobaczymy, czym jeszcze tutaj F1 2021 nas, można powiedzieć, zaskoczy. Naprawdę, no wiadomo, tryb fabularny to jest oczywiście propozycja nie tylko dla tych, którzy do tej pory się ścigali, ale też właśnie otwiera nowe horyzonty dla osób, które gdzieś tam nie zawsze z tą Formułą 1 mają po drodze, natomiast no ma to ich przekonać do tego, że jest to propozycja dla wszystkich, jest to po prostu propozycja dla wszystkich. Ciekawa sytuacja, że oczywiście na dzień dzisiejszy możemy zakupić wersję na Steamie, ona się jeszcze na Originie nie pokazała. Jest to dosyć dziwny schemat. Do tej pory na ogół Electronic Arts wszystkie swoje premiery raczej przede wszystkim pokazywała w Originie, natomiast no cieszmy się z tego, bo Steam oczywiście jest przez nas tutaj bardzo często używany, no i już w tej chwili tak naprawdę możemy się stać posiadaczami premiery. Oczywiście ma to znaczenie też dla firmy, dla przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że zawsze ta premiera, zakup tej premiery przedpremierowej, można powiedzieć, no to zawsze te słupki pokażą, słuchajcie, jakie jest zainteresowanie. Także mam nadzieję, że przyniesie to fajny rezultat na koniec. Oczywiście więcej pracy Electronic Arts będzie tutaj widoczne w przyszłym roku, czyli w F1 2022, no ale już w tej chwili, słuchajcie, czekamy i nie możemy się doczekać właśnie nowej wersji F1 2021. Także dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!